Federal.
I są kolejna nadzieja, kolejna próba walki i sukcesja Krzysztofa. Zakończona porażką i ostatnia rozpoczęta. I można by to włożyć w taką historię. Taki piękny serii dla Słowaków, że my marzyliśmy kiedyś wielkiej, wspaniałej, wolnej, niesłuchanej oczywiście. A ten syn trwa chyba do dzisiaj. Ale z drugiej strony nie jest to kobieca historia konstytucji. O ile ta pierwsza 3 maja była wynikiem głębokiej troski, naprawy tego, co złe. Troski o to, że Polska była piękna i piękna i niezależna. Tyle następnej konstytucji były już dziełem władzy. Dziełem tych, którzy władzą. Pierwszą tworzył nam Napoleon. Kiedy szedł na Moskwę, kiedy tworzył księstwo warszawskie. Po jego klęsce do Warszawy, później po kongresie wiedeńskim w 1815 roku, który był taką jakby namiastem współczesnego parlamentu, zwanego nowe prawa, nowe strefy wpływu w Europie. Car Aleksander I ogłosił się królem Polski, też tam dał konstytucję jako. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku została nowa konstytucja, która z kolei cała bardzo dała ręce naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Później konstytucja marcowa 21. Kolejna nowelizacja, przepraszam, w 1926. Kolejna konstytucja, tak zwana kwietniowa, w 1935 roku. Przychodzi czas wojny, przychodzi nowa władza, mała konstytucja z 1947 roku. Później ta właściwa konstytucja PRL z 1951 roku, nowelizowana dla nas już, można by powiedzieć, za naszym czasem, po 1989 roku. Mała konstytucja z 1992 roku. Wreszcie ta ostatnia z 1997. Można by podsumować to krótko. Historia konstytucji jako historia władzy. Coraz mniej Polski, coraz więcej konstytucji. Jak się tutaj zacytować słów premiera Jana Olszewskiego, ten pamiętny dzień 4 czerwca 1992 roku, kiedy między innymi powiedział takie słowo, że w tej grze jest coś więcej, że w tej grze jest będzie obraz Polski, jaka ona będzie, a może inaczej, czyja ona będzie. To tyle może historii co do tego święta, które dalej jest otwarte. Od nas zależy los. Kolejna historia to historia uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Z automatu spoglądamy na Jasną Górę, na cudowne
I 14 sierpnia, przeddzień uroczystości Dniego Wzięcia Matki Bożej, będąc w klasztorze w Penaporu, wieczorem ujrzał Matkę Bożą, która ją przychodziła z Panu Bożą. Miała dzieciątko na ręku, a u jej stóp leciał święty Stanisław Kostka. Wykrzyknął: Niebo wzięta, to się zada. Maria powiedziała: nie nazywaj mnie w niebozie, ale nazywaj mnie Królową Polską, bo ten kraj mnie uchwała, bo tyle czci doznaję od jego syna. Później spojrzała na klęczącego Stanisława Kostkę i znów spojrzała na ojca rodzinę i powiedziała jego: zawdzięczuję ojcu. I wtedy wykrzyknął: Królowo Polski, Niebowzięta, módl się za Polską. Zainspirowany tym bardzo mocno ożywionym objawieniem, a jednocześnie warto Państwa Maci tą pobożność świętego Stanisława Kostki, udał się do władz zakonnych, aby opuścić swoje kolejności. Zwołana komisja powstała, wiarygodność objawienia, prawdziwość objawienia, bo jeszcze znaleźli się świadkowie życia i pobożności świętego Stanisława Kostki. Papież Paweł VI uznał to objawienie. Poruszony tym wszystkim, wyruszył podróż do Krakowa, do którego przybył 8 maja 1610 roku. Akurat w uroczystości świętego Stanisława Kostki, którego również czcił. I tam, na Wawelu, pragnął sprawić mszę świętą, miał kolejne objawienie, w którym Matka Boża po prostu powiedziała: ja jestem Królową Polski. Na to są dokumenty wykonane. Życzenie Matki Boża było jeszcze, aby ostrzec symbol tego objawienia, mieszkańcy Krakowa fundowali koronę, którą umieszczono na wieży kościoła mariackiego. Oczywiście to orędzie ojca Marcinaliego, jego objawienie było znane też dla kanclerza wielkiego księstwa nadeskiego, Norberta Radziwiłła z Niedźwiedzia, którego wspomagał święty Arcybiskup, który był później jednym ze współautorów ślubowania na Kazimierzu. Jakby znał historyczną błędę, w tych objawieniach był list biskupów polskich, bardzo rozpaczliwy w obliczu Otto Uszyckiego, gdy napisany do papieża Aleksandra VII, prosząc go o interwencję, prosząc go o modlitwę. I w tym liście jest takie jedno zdanie: Maryja Paschalna Matko, jeśli on się dzieje oficjalnie Królową, bo sama tego chciała. Kochani, to są fakty. A z drugiej strony, jak wierzę, że teraz nie muszę Maryi dla nas. Skomplikowana historia, ale jakże proste wielkie. I teraz przejdźmy do trzeciego punktu, czyli do słowa Bożego, tego testamentu. Jezusa danego nam skrzynka, ale za nim powiemy o tym testamencie, no, jeszcze raz sobie przemedytować, jeszcze czytam wizję świętego Jana Chrystusa z Księgi Apokalipsy. Świątynia Boga w niebie.
którą toczy szatan z człowiekiem, aby zniszczyć w nim wiarę i zwycięstwo, aby zniszczyć w nim wiarę we wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej. Patrząc na krzyż Jezusa, wydaje nam się, nie będę przeszkadzał, abyś nie porozumiał.